Dzień dobry wszystkim, witajcie. Jestem Wojtek i mam nadzieję, no zobaczymy, czy się dzisiaj uda zakończyć temat Ultramarines. I zostało jeszcze kilka stron do przeczytania, tak więc zapraszam. Mamy na tapecie weteranów wojen tyranickich. Pamiętajcie imiona czcigodnych poległych, wychwalajcie ich czyny i wiedzcie, że ich poświęcenie uhonorowało zakon. Żaden syn Gilimana nie mógłby liczyć na bardziej chwalebną śmierć. Powiedział Ortan Cassius, Mistrz świętości Ultramarines. W trakcie pierwszej inwazji tyranidów Ultramarines byli stale zaangażowani w walkę z tym pozagalaktycznym zagrożeniem. Flota roju Behemoth została zatrzymana w bitwie o Makrak w serii starć, które doprowadziły do całkowitego zniszczenia części zakonu. Weterani konfliktu z tyranidami są dziś często grupowani w elitarne oddziały weteranów wojen tyranickich, nazywanych również łowcami tyranidów. Oddziały te są szkolone pod kątem zwiększenia efektywności ich wojowników w walce właśnie z tyranidami. Obecnie w pierwszej kompanii zakonu znajduje się 12 weteranów wojen tyranickich. Ich standardowe uzbrojenie stanowi bolter i typowy nóż Astartes. Niektórzy z nich noszą również broń szturmową, jak choćby multimelta, miotacz ognia czy pistolet plazmowy. Sierżanci tych oddziałów walczą przy pomocy miecza łańcuchowego i boltera oraz granatów. Nie wiem, czy przypominacie sobie e, demko tego e, Space Marine 2, właśnie tam Titus, e, kaptań Titus, już teraz w przebraniu Primarisa, w przebraniu, e, w pancerzu Primarisa, walczy właśnie z tyranidami. Gwardia honorowa Ultramarines składa się z wojowników, których zadaniem jest strzeżenie świętego e, sztandaru zakonu, by stać się jednym z gwardzistów, musi, Ultramarin musi wpierw wykazać się odwagą, która dalece wykracza przekracza możliwości zwykłych astartes w danej sytuacji bitewnej. Wojownicy Gwardii Honorowej są wyposażeni w bogato zdobione pancerze rzemieślnicze i topory ultramaru, potężną broń wykutą przez Tech Marines w zakonnych kuźniach z rzadkich żył metali wydobywanych na planecie Prandium. W samej Gwardii Honorowej można wyróżnić dwie dodatkowe rangi – starożytnego, wojownika niosącego święty sztandar Makrak, oraz czempiona, najpotężniejszego członka Gwardii Honorowej, walczącego przy pomocy ostrzy honoru, czyli zestawu mistrzowsko wykonanych mieczy mocy. Jedno z ostrzy jest mieczem o szerokim ostrzu, zaś drugie – długim sztyletem. Gwardia Victrix to elitarna formacja zakonu Ultramarins, stanowiąca wybranych przez Guilimana wojowników, którzy mieli towarzyszyć mu w jego krucjacie terańskiej jako osobiści gwardziści i dyplomaci. W założeniu mieli oni być wybitni zarówno w każdym aspekcie prowadzenia wojny, jak i w każdym aspekcie sztuki zarządzania. Stanowiąc zgromadzenie weteranów Astartes o doświadczeniu w walce liczonym w setkach lat, gwardziści Victrix stają na polach bitew bez strachu w sercach i z ryczącymi, wysoko wzniesionymi bolterami. Po zakończeniu się krucjaty terańskiej, Guilliman nakazał członkom gwardii Victrix służbę u boku dowódców zakonu, wspomagając ich w walce o przetrwanie ultramaru. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych zakonów, Ultramarines utrzymują librarium zdolnych psioników, z których wielu jest bardzo utalentowanych, i którzy nieustannie trenują swoją umiejętność do kontrolowania prądów osnowy, chcąc stać się mistrzami tej sztuki. Każdy zakon wyłania swoich bibliotekarzy na jeden z dwóch sposobów. Jedne posiadają specjalne, wy, specjalnie wybrane do tego celu planety, na których prowadzą rekrutacje, a inne rekrutują psjoników z szeregów uczniów z Holastika Psychana, sprowadzanych do ich placówek przez czarne okręty Inkwizycji. Co więcej, większość zakonów trenuje i sprawdza wybranych przez siebie psioników zgodnie ze starożytnymi postanowieniami kodeksu Astartes. Bibliotekarze Ultramarins również są szkoleni właśnie w ten sposób i, nie licząc drobnych wariacji, wszyscy są uczeni życia zgodnie ze słowem kodeksu. Bibliotekarze Ultramarines są w stanie nauczyć się kilku unikatowych psionicznych umiejętności, nieznanych poza ich zakonem. W ich skład wchodzą: Furia Starożytnego. Przywołując legendy zakonu, bibliotekarz przyzywa drapieżną bestię zbudowaną z eterycznego ognia i psionicznej energii. Płonąca zjawa dokonuje szarży bezpośrednio na wprost od bibliotekarza, docierając na granicę zasięgu mocy psionika i wybuchając w rozbłysku energii. Chwała imperatora. Bibliotekarz czerpie moc ze światła imperatora, opromieniając wszystkich wokół siebie jego nieskończoną chwałą, w czego rezultacie wszystkie istoty wozosnowy w pobliżu cierpią niewypowiedziane katusze. Inspirujące słowo. Bibliotekarz uspokaja umysły pobliskich sojuszników, całkowicie rozpraszając ich obawy i wątpliwości. Wzór doskonałości. Bibliotekarz pozwala, by jego autorytet olśnił sojuszników rozbłyskiem psjonicznej energii, dając im siłę i zachęcając ich do naśladowania jego chwały. Okrzyk wojenny. Przerażający okrzyk bibliotekarza demoralizuje i oszałamia pobliskich przeciwników, zmuszając ich do skulenia się ze strachu przed jego potęgą. Słowo Imperatora. Bibliotekarz recytuje uświęconą modlitwę do Imperatora, wypowiadając święte słowa, które palą umysły niewiernych i wypędzają złe duchy z powrotem do osnowy. Bibliotekarze ultramarini trenują swoje umysły pod kątem maksymalnego skupienia na jednej myśli. Dodatkowo są w stanie manipulować swoim wrogiem, odczytywać przyszłe echa ich ruchów, czy też nawet wyprowadzić atak bezpośrednio na psychikę swojej ofiary z niszczącym efektem. Umiejętności te są kolektywnie nazywane dyscypliną Indomitus i obejmują: prekognicję. Bibliotekarz dostrzega mm, trajektorie nadchodzących ataków, co pozwala mu na unikanie ich bez najmniejszego wysiłku. Zewnętrznym obserwatorom może się wręcz wydawać, że niemożliwe jest ani trafienie go przy pomocy broni palnej, ani nawet dotknięcie go w walce. Spojrzenie wróżbity. Spoglądając przez wijące się wici osnowy w przyszłość, bibliotekarz może być w stanie dostrzec plany i dyspozycje swojego wroga. Mając taką wiedzę, może on opracować nową strategię, poprowadzić swoich braci bitewnych i wpłynąć na losy konfliktu w całej strefie wojny. Szturm telepatyczny. Koncentrując swoją psioniczną potęgę do postaci ostrza z psionicznej energii, bibliotekarz wyzwala przytłaczający empiryczny atak na umysł swojego wroga. Trafiony cel zaczyna krzyczeć i tracić kontakt z rzeczywistością, zalewając się krwią wypływającą z uszu i oczu na skutek powolnego rozrywania się jego mózgu. Burza gniewu imperatora. Wyciągając jedną ze swoich pancernych rękawic przed siebie, bibliotekarz wyzwala burzę psionicznych wybuchów. Uderzając z mocą błyskawicy, ta oślepiająca energia jest w stanie spalić i ciało i przeciążyć duchy maszyny wrogich machin wojennych. Psioniczne kajdany. Bibliotekarz zagłębia się w umysł swojego wroga, krępując jego duszę i miażdżąc jego wolę do dalszej walki, efektywnie zatrzymując jego atak. Empiryczny pobór. Bibliotekarz skupia swoje myśli na pobraniu energii osnowy i przesłaniu jej pobliskiemu bibliotekarzowi, osiągając harmonię psionicznego chóru, która zwiększa jego psioniczną moc w wymiarze geometrycznym. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wszystkich zgodnych z kodeksa Startez zakonów, Ultramarines są podzieleni na 10 kompanii po 100 kosmicznych Marines w każdej z nich. Każda z kompanii jest prowadzona przez kapitana, który oprócz bycia dowódcą kompanii dowodzi jednym z działów logistycznych zakonu. Od zakończenia pierwszej wojny tyranickiej elitarni weterani wojen tyranickich zostali rozproszeni po wszystkich kompaniach zakonu, tak by pozostali bracia bitewni mogli czerpać z ich doświadczenia w walkach z najbardziej znienawidzonymi przez Ultramarins Zinos. Kompanie Ultramarins są desygnowane przez barwę obramowania ich naramienników zgodnie z zasadami kodeksu Astartes. Dawid mi tu jeszcze pisze, że gdyby to taki cytat właściwie do was, gdyby taki tekst, gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak z dokładnością do jednego serwitora zorganizowany jest zakon, ilu astartes, gdzie służy, jakie mają dokładnie maszyny i jak wygląda cała struktura, to świetne tabelki znajdziecie pod zakładką Order of Battle w artykule na wiki. Przypisywanie tego tu zajęłoby, okazałoby się, znaczy okazałoby się niepraktyczne, no bo jak to czytać, i zajęłoby mi zbyt wiele, wiele cennego czasu a w tym czasie możemy sobie dalej posłuchać tego, co ja tu wam czytam. Jeśli chcecie tam zobaczyć, to na warhammer40k.fandom.com ukośnik wiki, ukośnik ultramarines, tam znajdziecie na pewno Order of Battle, więc więc sobie możecie, możecie to wszystko tam znaleźć. Kapitan Invictus był dowódcą pierwszej kompanii od do czasu swojej chwalebnej śmierci w bitwie o Makrak u boku całej swojej kompanii. Severus Ageman był zaś dowódcą drugiej kompanii do czasu, gdy awansowano go na kapitana pierwszej. Do 745 roku 41. milenium kapitan Ardias prowadził do walki trzecią, ale na skutek ran zadanych mu w bitwie przestał, nie był w stanie dalej sprawować swojej funkcji. Na jego tymczasowego zastępcę wyznaczono Mikaela Fabiana, który poprowadził trzecią kompanię w zakończonej sukcesem kontrofensywie na fortece bieguna północnego. Do 999 roku, 41. milenium, kapitan Lucius Ideus prowadził czwartą kompanię, jednak w wyniku swojej chwalebnej śmierci w trakcie bitwy o Trasie zastąpił go Uriel Ventris. Niedługo potem został jednak wygnany z zakonu w ramach pokuty za złamanie zasad kodeksu Astartes. Do służby w charakterze kapitana powrócił dopiero po wypełnieniu postanowień swojej przysięgi śmierci. Do ostatniego tchnienia i jeszcze jeden wdech później wysławiać będę mych braci, mój zakon i mego imperatora. To jest przysięga indoktrynacyjna Ultramarins. Ultramarins rekrutują nowych Astartes spośród populacji wszystkich planet składających się na królestwo Ultramaru na wschodnim krańcu. Z uwagi na fakt, iż Ultramar trwa w niezmienionych granicach od wielu tysięcy lat, bogata szlachta zamieszkująca tamtejsze planety uważa za najwyższy honor wybranie ich męskiego potomka na rekruta zakonu. Od dorastających aspirantów, którzy marzą o dołączeniu do Ultramarins, zazwyczaj oczekuje się przejścia jednego z dwóch rodzajów prób, po których mogą zostać wyświęceni na neofitów. Po pierwsze, Ultramarins mogą oczekiwać od aspirantów przejścia próby obnażenia w nieprzyjaznym, wrogim środowisku gdzieś na terenie Ultramaru. Jedynie drobny ułamek ze wszystkich światów składających się na Imperium ludzkości jest całkowicie wolny od wszelkich naturalnych niebezpieczeństw. Te rzadkie przypadki całkowicie bezpiecznych regionów należą zazwyczaj do bogatych kombinatów kupieckich i innych organizacji, tworząc bezpieczne przystanie dla emerytowanych, wysokich rangą imperialnych sług lub lokalnych przedstawicieli szlachty i będąc niedostępnymi rajami dla znaczącej większości populacji Imperium. Większość poddanych imperatora żyje na planetach, które w ten czy inny sposób można uznać za niebezpieczne i nieprzyjazne. Zasiedlone od tysięcy lat planety są przeżarte przez zanieczyszczenie i toksyczne odpady gromadzone tam od wielu pokoleń. Wiele uprzemysłowionych planet musi zmagać się z opadami radioaktywnych, kwaśnych deszczy i monstrualnie wielkimi wysypiskami śmieci, na których panuje odmienny ekosystem i które w przestrzeni wieków zaczęły być traktowane jako nowe regiony geograficzne danych planet. Inne światy są mocno napromieniowane na skutek ekstensywnie prowadzonych procesów przemysłowych oraz na skutek lokalnie występujących kosmicznych fenomenów. Młodsze planety, na których dominacja człowieka nie została jeszcze w pełni ustanowiona, często stanowią dom dla wszelkiej maści drapieżnych form życia, włączając w ich poczet mięsożerne bestie, trujące rośliny, nieznane ludzkości pasożyty, niebezpieczne bakterie i wirusy. Wiele światów posiada środowiska wrogie ludzkiemu życiu, jednak z uwagi na wartość ich zasobów naturalnych ich, lub ich strategiczne położenie w przestrzeni, ludzie są w stanie wiele poświęcić celem skolonizowania ich. Takie środowiska różnią się od lodowych pustyni, nieprzebytych bagien i wietrznych pustyni po egzotyczne dżungle światów śmierci, hektary basenów metanu i wodorowęglanowe oceany. W próbie obnażenia aspirant musi opuścić swą bezpieczną przystań i udać się w głąb jednego z nieprzyjaznych terytoriów, po czym przetrwać tam przez wyznaczony okres czasu. Jeśli dany aspirant wychował się w podobnym środowisku, to najprawdopodobniej będzie również posiadał niezbędną wiedzę z zakresu przetrwania w takiej sytuacji. Jego zadanie jest jednak o tyle trudniejsze, iż nie może mieć przy sobie żadnej technologii, nie licząc jedynie najbardziej podstawowego ekwipunku. Przykładowo mieszkańcy dżungli światów śmierci polegają na całkowitej i nieustannej kooperacji, walcząc o przetrwanie każdego dnia. By było to jednak możliwe, ich społeczności nie pozwalają, by choć jeden ich członek całkowicie zniknął z oczu, pozostałych na choć najkrótszą chwilę. Jednak w przypadku próby obnażenia na świecie śmierci porośniętym dżunglą, aspirant musi zdobyć się na odwagę, wyruszyć w głąb dżungli samotnie i stawić czoła zamieszkującym ją koszmarom. Polegając wyłącznie na sobie, po raz pierwszy w życiu, część prób obnażenia sprawdza szczęścia aspiranta w specjalnie wybranym w tym celu środowisku. Mogą one mieć miejsce na lodowych pustkowiach, gdzie aspirant jest zmuszony do przebycia długiej drogi z jednego miejsca do drugiego, pokonując setki kilometrów pokrytych śniegiem równin. Inni aspiranci mogą otrzymać zadanie pokonania całego kontynentu, pokrytego radioaktywnymi wydmami. Przebycia niemożliwego do sforsowania łańcucha górskiego, przepłynięcia rojącego się od drapieżników oceanu, czy też pokonania jednego z setek innych wyzwań. Jedna ze szczególnie pomysłowych wariacji próby obnażenia polega na zabraniu aspiranta z jego rodzinnych stron i postawienia go przed wyzwaniem w całkowicie odmiennym, nieznanym mu środowisku. Przykładowo na dzikusa z dzikiego świata może czekać wyzwanie w mieście roju, a na mieszkańca miasta roju wyzwanie w dżungli świata śmierci. Wiele sprób obnażenia jest niemożliwych do ukończenia, w wyniku czego wielu aspirantów zwyczajnie walczy o przetrwanie tak długo, jak tylko może. Ci, którzy staną w obliczu niemożliwego wyzwania i przetrwają wyznaczony im przez zakon termin, są następnie odnajdywani przez konsyliarzy ultramarins, najczęściej na granicy życia i śmierci, i uzdrawiani. Samo przybycie konsyliarzy po ocalałego aspiranta wiąże się z uznaniem ich za godnych zostania neofitami astartes. Próba obnażenia jest preferowaną przez ultramarin metodą rekrutacji. Część ze śmiertelnych, elitarnych wojowników ultramaru traktuje nawet jako tradycję zostawianie noworodków w środku dziczy, chcąc sprawdzić ich wytrzymałość i licząc w duchu na ich przetrwanie. Druga i mniej powszechna metoda selekcji aspirantów nazywana jest próbą wyzwania. Zazwyczaj wymaga ona stanięcia aspiranta do pojedynku z prawdziwym astartes lub, lub rywalizowania z jednym z braci bitewnych zakonu w wyznaczonym zadaniu. Nie oznacza to jednak, że Ultramarines oczekują od Aspiranta pokonania prawdziwego kosmicznego Marine, a jego sukces miarkuje się najczęściej stylem, w jakim odniósł porażkę. Co prawda okazjonalnie zdarza się, że Aspirant dokona niemożliwego i pokona Astartes, jednak jak pokazuje historia zakonu, kiedy już tak się dzieje, nie oznacza to automatycznie, iż jest on materiałem na następnego, legendarnego bohatera zakonu. Wiele prób wyzwania obejmuje sprawdzenie umiejętności walki uzbrojonego Aspiranta, Podczas gdy aspiranci zawsze są uzbrojeni, stojący przed nimi Astartes najczęściej walczą gołymi rękami i bez pancerzy. Jednak w takim przypadku szansa na zwycięstwo aspiranta nadal jest nikła. Większość pojedynków kończy się śmiercią aspiranta. Jakoś nawet nieuzbrojony, pozbawiony pancerza Astartes jest gigantem w porównaniu do młodego, niedojrzałego śmiertelnika, zdolnym do zabicia go jednym uderzeniem, intencjonalnie lub przypadkowo. Inne próby wyzwania obejmują sprawdziany siły, wytrzymałości, szybkości lub siły psychiki. Próby mogą różnić się od konieczności podniesienia nad głowę niemożliwie ciężkich przedmiotów po całkowite zanurzenie się w toksycznych substancjach. Podobnie jak w przypadku pojedynków, ten rodzaj próby wyzwania często kończy się śmiercią aspiranta. Każdy aspirant, który nie wypełnił postanowień próby albo jego podejście do niej było satysfakcjonujące dla zakonu, jest ratowany przed śmiercią przez koncyliarzy i osądzany godnym wstąpienia w szeregi neofitów. Co dość ironiczne, wielu członków ultramarins pochodzi z wpływowych rodów szlacheckich ultramaru, dla których sam fakt posiadania członka rodziny w zakonie stanowi niemałą chwałę i powód do dumy. Podczas gdy już w czasie jednej z pierwszych lekcji nowomianowanych neofitów uczy się ich, że w zakonie Ultramarins pochodzenie i status ich rodzin nie mają znaczenia. W oczach imperatora i robuta Guillimana każdy brat bitewny jest równy, a jedyna arystokracja powstaje w poświęceniu i krwi przelanej w służbie ludzkości i swoim braciom Astartes. I tak oto dotaliśmy do końca charakterystyki artykułu o Ultramarins i o Io wyjeżdżają na bombach i jadą sobie w siną dal e, ratować Wszechświat razem z Robutą żu, z żulimą i Ultramariną. Chłopaki na niebieskich bombach odjeżdżają w Osnowę, e, ratując Wszechświat przed tymi, e, tymi złymi niedobrymi. E, a my co? My kończymy. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj i słyszymy się nie wiem kiedy, zobaczymy. Trzymajcie się i do następnego razu, strzałeczka.